Dzień dobry, przed mikrofonem Aleksandra Józiewicz. Z nami jest Inna Rogalska, przewodnicząca lubińskiego koła Partii Kobiet, wiceprzewodnicząca zarządu regionu Dolnośląsko-Opolskiego. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panią. Czy święto kobiet ciągle jest zasadne? Czy kobiety mają o co jeszcze walczyć? Tak jest, oczywiście. Teraz w tym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jest to bardzo ważne dla nas, bardzo ważny dzień i uważam, że powinnyśmy nadal świętować to święto. Oczywiście wszystkim się kojarzy to święto z komunizmem, z PRL-em, a to jest nieprawda, bo święto to wyszło z Ameryki Północnej, z USA i tam właśnie kobiety pierwsze zaczęły walczyć o swoje równe prawa. Ale od tamtego czasu wiele się zmieniło. Czy sytuacja kobiet dalej wymaga rzeczywiście poprawy? Widzi Pani tą różnicę między traktowaniem kobiet i mężczyzn w naszym społeczeństwie? To znaczy, na pewno mamy już w tej chwili prawa wyborcze, bo uzyskałyśmy w 1918 roku, ale to tyle tylko, prawa wyborcze, ale nadal kobiety niestety nie mogą brać pełnego udziału w życiu politycznym szczególnie, bo kobiety w życiu politycznym... Jak to nie? Przecież mamy wspaniałe kobiety w polityce. Owszem, mamy, ale to są tylko paprotki, można tak powiedzieć. Niestety jest ich bardzo niewiele, bardzo malutko, więc właśnie chcemy wprowadzić teraz. A którego z polityków kobiet Pani ceni najbardziej? Z polityków kobiet, których cenię, więc powiem, że ponad podziałami to bardzo cenię sobie panią Jarugę Nowacką, panią Piekarską Kasię, panią Kluzik-Rostkowską, panią Ewę Kieszkowską obecnie, z którą teraz się spotkałam, panią Fedak, panią minister. No to cóż stoi na przeszkodzie, aby pozostałe kobiety ruszyły ich śladem? Przecież już pierwsze koty, właściwie w tej chwili już nie ma takich problemów z tym, żeby dotrzeć na szczyty władzy. Nie, niestety to tylko tak się mówi. Dalej są jednak te... Jakie to są problemy? Są takie problemy, że niestety polityka jest zarezerwowana u nas tylko dla mężczyzn, niestety. No, ale przede wszystkim wymieniła Pani nazwiska, które łamią tą regułę. Owszem, owszem, ale więcej kobiet, tak jak powiedziałam, jest to niewiele kobiet, które właśnie weszły w tą politykę. Chcemy jednak, żeby większość kobiet, żeby po prostu na listy wyborcze było równość. 50% kobiet i 50% mężczyzn. Ale to jest tak, że jest ograniczone to prawo udziału w polityce, czy po prostu kobiety nie mają takiego parcia do polityki? Może nie są tak aktywne? Nie, to nieprawda. Kobiety są bardzo aktywne. Niestety, ale są ciągle powstrzymywane, ciągle się ich powstrzymuje, ciągle nie mogą przebrnąć przez ten gąszcz tak zwanych dojść nawet, partyjnych liderów nawet się dostać nie mogą tam do nich po prostu. Po prostu jest A to... A zna Pani taki konkretny przypadek, że tak rzeczywiście było, że któraś z kobiet, która miała ambicje polityczne, została wyeliminowana przez grono panów? Powiem Pani, że wiele jest takich przykładów. Nie będę tutaj wymieniała akurat z nazwisk, ale to jest bardzo częste, bardzo nagminne nawet. I wśród, niestety we wszystkich partiach to się dzieje, że kobiety jednak, jeżeli chodzi, to na listy wyborcze są, ale na ostatnich miejscach. No można powiedzieć, że teraz ostatnio, tylko w tych ostatnich wyborach, to PO, no trzeba przyznać, że tutaj po prostu na tych pierwszych miejscach ustanowiło parę kobiet, jak również Lewica. No ale to jest wszystko, to jest za mało, to jest ciągle za mało, to jest czyli ciągle brakuje, za mało. Kobietom brakuje siły przebicia, może argumentacji, czy może po prostu postulaty, które zgłaszają, no nie mają takiego przebicia w świecie polityki. Powiem, że po prostu tak, uważa się, że my jesteśmy, musimy się bardziej tłumaczyć od tego, tradycja w końcu nas do tego zmusza, że my siedzimy, że kobiety muszą pozostawać w domach, że opieka dzieci jest dla nich. Oj, kobiety chyba już dawno wyszły z domu. Nie, to nieprawda. Z obowiązków domowych wyłącznie. Nie, niekoniecznie. Ale również narzuca tutaj tempo właściwie praca zawodowa, a przy tym kobieta obowiązki w domu musi spełniać, tak jakby drugi etat ciągnęła, a czasami nawet więcej. A to z zarobkami kobiet? Im nie starcza, powiem, nie starcza czasu na to, żeby jeszcze aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, bo po prostu to jest kosztem ich wolnego czasu, rodziny właśnie. A o co Pani mnie spytała? O zarobki. Tutaj? Jak to jest z zarobkami? No zarobki są, powiem, że niestety, ale kobiety mimo tego,
tego samego wykształcenia, na równym stanowisku, niestety otrzymują mniejsze zarobki. Powiem nawet tak, że te zarobki są w granicach nawet około 500 zł na dzień dobry, jak się idzie, jak to kobieta idzie i mężczyzna, więc niestety pracodawca mężczyznę, jak to się mówi, bardziej, więcej daje mu pieniążków niż dla tej kobiety. Z czego wynika ta dyskryminacja w oczach pracodawcy? Dlaczego kobiety są mniej cenione, pani zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie finansowe czy zatrudnienie? Po prostu pracodawca wychodzi z tego, że jednak kobieta prawdopodobnie będzie mniej dyspozycyjna, bo przecież musi urodzić dziecko. Ale jednocześnie, moim zdaniem, tak nie powinno być, bo tutaj ale Polakom trzeba... zależy na przyroście naturalnym, oczywiście, prawda? Że zależy, jak najbardziej nam zależy. Rząd przecież ustanawia priorytety, aby jednak ten przyrost naturalny był coraz wyższy. Tak, tylko należy kobiety tutaj wspierać, a nie ich jeszcze bardziej obciążać i po prostu prowadzić do tego, że kobiety w pewnym sensie nie chcą tyle obowiązków, żeby na nie nakładać, bo tak jak i praca zawodowa, tak samo. Jak również kobietom za mało mamy żłobków tutaj w Lubinie na przykład. No więc tutaj będzie utrudnienie i tak młode małżeństwo na przykład, jeżeli ma wybrać kobieta do pracy, bądź wynajęcie niani, bo niestety niania już w tej chwili bardzo kosztowna jest, a dla młodego małżeństwa po prostu nie wystarcza pieniędzy na to. Więc się decydują, że kobieta zostaje w domu, ale to jest ze szkodą dla kobiety, bo kobieta powinna się rozwijać właśnie i nasze państwo powinno takie rozwiązania tu i mechanizmy wprowadzić, żeby kobietom jednak umożliwić pracę zawodową i wychowywanie dzieci i żeby kobiety się mogły realizować właśnie zawodowo i w rodzinie to też. W takim razie w jaki sposób współczesna kobieta świętuje Dzień Kobiet? No, powiem tak, że my w tej chwili, koleżanki we Wrocławiu organizują manifę. Oczywiście, zacznie się o godzinie 14, będzie o godzinie 14, odbędzie się w niedzielę i po prostu na rynku wrocławskim, no i tam po prostu będą dziewczyny już debatować. A my z kolei w tym dniu, ja mieszkam w Osieku, organizujemy spotkanie dla wszystkich mieszkanek Osieka i z okolic i zapraszamy również panie na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Inna Rogalska, przewodnicząca Lubińskiego Koła Partii Kobiet i wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Dolnośląsko-Opolskiego Partii Kobiet. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję państwu bardzo. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.